Witajcie. Ostatnio tak sobie myślałem i rozmyślałem na temat snajpera, że to jest klasa bardzo pomocna i wkurzająca. Ale jak patrzę na wszystkich snajperów, których spotkałem na brygadzie, na casualu i w competitive, to doszedłem do pewnego wniosku. Dlaczego do jasnej cholery nikt nie gra PM-ką? Przecież to jest świetna broń. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tej właśnie broni, a raczej o snajperze, który go używa. No to zaczynamy. Snajper, a raczej strzelec wyborowy, to człowiek ze snajperką, który zawsze siedzi w ukryciu i strzela tylko wtedy, kiedy przeciwnik najmniej się tego spodziewa. Do takich zadań używa snajperki i no w zasadzie to tyle. Siedzi w ukryciu i tylko nią strzela. Ale jest jeszcze jedna broń, którą snajper może używać. Broń, która natychmiast powoduje, że snajper przestaje być snajperem. Chodzi tutaj oczywiście o PM-kę, czyli o maluteńki karabinek, który snajper może mieć w swoim arsenale i który jest lepszy od snajperki. Mówię serio, ta broń powoduje o wiele lepszy efekt i o wiele lepszą radość z zabójstwa. No zobaczcie tylko na to. No przecież to jest piękne. Ta broń powoduje, że już nie jesteś zwykłym snajperem, tylko battle snajperem. Kiedy grasz tą świetną hybrydą snajpera, znikają wszystkie problemy, jakie ma pierwozu. Zobaczcie, zwykły snajper, kiedy celuje, siedzi sobie w grobowym zaciszu i ma wszystko gdzieś. Niczym się nie przejmuje, ale jest jedna klasa, która jest największym wrogiem snajpera. Czyli spy, facet, który może cię zabić w każdej chwili. No i zawsze, kiedy celujesz snajperem, to masz pewne wątpliwości, czy się odwrócić, czy nie. Czy tak, czy nie, czy tak, czy nie, czy tak, czy nie. Aż w końcu to się stanie twoją obsesją. Teraz pewnie powiecie, no ale przecież możesz wziąć antyklingę i szpieg cię już nie zabije. No właśnie, antyklinga nic nie zmieni, ponieważ szpieg może wyciągnąć rewolwer i zabić snajpera bez problemu. Natomiast, jak grasz battle snajperem, jest wprost odwrotnie. To właśnie wtedy szpieg staje się dla ciebie hamburgerem, a ty jesteś płonącym grillem. Policjant w porządku pilnuje. Bimbo bim! Warto było. Kolejny aspekt, który jest warty uwagi, to to, że battle sniper ma o wiele większe pole do popisu niż zwykły snajper. Jak już wcześniej wspomniałem, rola zwykłego snajpera opiera się na tym, żeby tylko stać na uboczu i strzelać heady. Ale tak naprawdę battle sniper może być bardziej użyteczny od niego, ponieważ dzięki PM-ce możesz się stać prawdziwą flanką wraz ze scoutem i żołnierzem. Jestem teraz śmiertelnie poważny. W niektórych sytuacjach battle sniper jest o wiele większą flanką niż na przykład żołnierz. Popatrzcie na to. Okej, być może was jeszcze nie przekonałem. Może uważacie, że się mylę, że battle sniper nie ma żadnego sensu w TF-ie. Ale za chwilę zmienicie zdanie, ponieważ mało ludzi o tym wie, ale battle sniper jest metą trybu Madness vs Machine. Jak odpowiednio zmodyfikujesz ulepszenia PM-ki, stajesz się drugim mobilniejszym grubasem. I to dosłownie. Okej, koniec na dzisiaj. Ja już się z wami żegnam. Cześć.